Mam nadzieję, że dobrze. Tak, tak. Bardzo dobrze, nawet mi się udało trafić. 33 eliminacje ogólnowojewódzkiego czy wojewódzkiego konkursu teatralnego o laur Złotej Rybki. I o podsumowanie poproszę naszych gości, przybyłych gości. Mam nadzieję, że już teraz się nie pomylę. Pani Krysia Jędrys jest naszym przemiłym gościem, co roku przyjeżdżającym, za co się należą. Krystyna, pan Leszek Grat. I kilka słów podsumowania. Poproszę pana Leszka. Ale i pani Krysia. Ja powiem, nie, ja powiem tylko dwa słowa, to wam się należą brawa. Wszystkim osobom, które występowały. Może jeszcze na. Z przyjemnością obejrzeliśmy wasze spektakle. Piękne, kolorowe, mądre. O ogłoszenie werdyktu poproszę oczywiście pana Leszka, ale wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja bym jeszcze gwoli wyjaśnienia o tej konkursie o laur Złotej Rybki, że w tym roku po raz 33 eliminacje tutaj są mniej. Mniejsza ilość, tak. Dopiero któryś tam raz z kolei, ja się nie zabawiam w liczenie. Początkowo ten przegląd był tylko jedno, trzy dniowe, ale tylko w Biskupcu. Teraz jest 9 rejonów i eliminacje z każdego rejonu po jednym zespole. Pięknie chciałbym podziękować również, przyłączyć się do głosu pani Krystyny i całej naszej czwórki za poziom, jaki zaprezentowaliście na scenie. Bardzo wyrównany i dobry. Ciekawe jest to również, że treści przekazywane wszystkie te trzy zespoły zaprezentowały problemu dobra i zła. I zaakcentowaliście to dobrze i zagrane. No, jeden zespół tylko w myśl regulaminu może być tym razem zaproponujemy organizatorom, żeby zaprosić do Biskupca 7 czerwca na pewno zespół z programem inny z zapraszam przedstawiciela grupy Przyjaciele, bo odebrałem podziękowania za występ. Nasze przedstawiciele. Podziękowania również proszę przyjąć od nas w grupie teatralnej Astrum. Tak naprawdę wszyscy są zawsze wygrani. Ja zawsze mówię, że osoby, które biorą udział, które występują, które są oklaskiwane, to są właśnie zespoły wygrane. To, że jeden zespół może być zakwalifikowany, no trudno, tak to jest. Ale bardzo pięknie też wystąpiły dzieci, prawda, które w tej chwili odbierały nagrodę, także... Ja powiem ja chciałbym powiedzieć, że coraz bardziej podoba nam się gra aktorska. Ja pamiętam te pierwsze nasze spotkania, gdzie niektórzy niebrawo stawiali swoje kroki na scenie i interpretowali teksty. Ja jestem pełen podziwu. Dzisiaj to słowo, które ja teraz wam przekazuję, padło tam, kiedy mieliśmy taką spokojną naradę, prawda?
zwróciliśmy na to uwagę, że coraz bardziej pracujecie nad tym, nad interpretacją, nad umiejętnościami poruszania się na scenie i to nas, że tak powiem, bardzo podbudowuje i dlatego też grupę Bajok z Iławy zapraszam przedstawiciela. Żydkowa te kociaki, nie? Nie, czarne, więc tak. Na tym kończymy. Myślę, że spotkamy się w jeszcze większym gronie za rok. Wszystkim zespołom życzymy sukcesu na niwie teatralnej. Dziękuję.